Cześć, z tej strony SmartBob. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować nowe SmartBoby wraz z przekładnikami prądowymi na przykładzie tej mini rozdzielni. To zaczynamy. I teraz tak, na samym początku pokażę Wam to wszystko, jak to już jest podłączone i w tym momencie jest uruchomione i działa. Tak więc mamy naszą płytkę SmartBoba w najnowszej wersji na MOSFETy. Do niej podpięte są LEDy, są podpięte czujniki ruchu, czujniki dymu, czujniki otwarcia drzwi, przełączniki klawiszowe oraz także mamy nasz jeden przekładnik, który tutaj wychodzi tym kabelkiem. Przychodzi nam obwód od indukcji, gdzie zaraz właśnie pokażę Wam, jak to wszystko działa, w jaki sposób on pokazuje swoje parametry. Oraz także na ekranie mamy wyświetlane aktualne, że tak powiem, parametry, które to sobie ustawiłem. No i widzimy także na wszystkich LEDach, jaki aktualny jest status płytki. Jesteśmy teraz w kuchni, mam przygotowany garnek z wodą i uruchamiamy indukcję. Dajemy na maksymalną moc. No i zobaczmy, co nam pokazuje Home Assistant właśnie na podglądzie na komputerze. Tutaj właśnie mamy prąd z indukcji. Jeżeli ja sobie go powiększę, to możemy sobie zobaczyć aktualny wykres, aktualne parametry. Widzimy, że w tym momencie jest 6,24 A. To jest indukcja jednofazowa, więc używam tylko jednego przekładnika. No i oczywiście taki wykres można sobie przeglądać, może zobaczyć jakieś, nie wiem, historyczne. Może na przykład by było sobie zrobić, jeżeli ktoś ma zależność, typu jeżeli indukcja jest aktywna, to na przykład żeby uruchomić OCAP, jeżeli oczywiście jest taka możliwość sterowania. No i teraz w drugą stronę widzimy, że indukcja jest aktywna, tak więc ja w tym momencie wyłączam indukcję. No i widzimy, że ten prąd za chwilę nam schodzi do zera. I teraz wracając do samego Home Assistanta, tutaj mamy widok już z komputera, tak więc dokładnie możemy sobie zobaczyć wszystkie elementy, które ma tutaj dodane. Mamy oczywiście lampy, którymi możemy się pobawić, możemy sobie wybrać kolor, jaki chcemy lub dokładnie zapalić biały. No i mamy oczywiście nasz prąd z indukcji. Widzimy na wykresie, że rano ktoś gotował, czyli my rano włączyliśmy naszą indukcję. Możemy sobie zobaczyć także wykresy innych elementów, na przykład temperaturę płytki. Tutaj akurat zostało załączone światło. No i mamy pozostałe elementy, które tutaj ja sobie dodałem i używam. Możemy także wejść w podgląd jakby całego jakby urządzenia, czyli tej jednej mojej płytki, która została podpięta. No i tutaj mamy widok wszystkich elementów, które są dostępne. No i ja po prostu części z tych elementów nie dawałem sobie na główny ekran, gdyż nie potrzebowałem. Ale oczywiście wszystkie elementy możemy zobaczyć i sprawdzić ich stan. Idąc dalej, mamy oprogramowanie ESP Home, które właśnie jest wgrane na płytce i to jest właśnie podgląd z tego oprogramowania, więc jeżeli nie mamy Home Assistanta lub aktualnie nie działa, to na samą płytkę możemy zawsze wejść, no i oczywiście wykonać jakieś akcje typu na przykład wyłącz, załącz światło lokalnie z poziomu samej płytki. Mamy tutaj oczywiście jakieś dodatkowe informacje, co się dzieje. Do oprogramowania ESP Home na daną płytkę musimy przygotować tak zwane skrypty YAM. Tutaj właśnie jest skrypt, który ja używam do tej swojej płytki. Ja go Wam podepnę pod filmem, tak żebyście mogli sobie go ewentualnie przekopiować albo użyć do Waszych projektów. Ale jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, czyli samą obsługę przekładnika prądowego, no to tutaj jest właśnie kawałek kodu, który odpowiada za obsługę tego przekładnika, tak? Czyli mamy wejście, nasz przekładnik jest na wejściu GIPO 36. Ustawiliśmy sobie tutaj jego parametry wzmocnienia. No i dalej ten przekładnik dajemy, że jest jakby elementem CT-CLAM, czyli właśnie tym przekładnikiem prądowym, z takim właśnie filtrem, który mówi nam o kalibracji tego przekładnika. No i można powiedzieć, że to już jest wszystko, jeżeli chodzi o sam przekładnik. Z poziomu oprogramowania to jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o sprzętowe podpięcie takiego przekładnika, no to tutaj już trzeba troszkę zrobić tego więcej. Ale wszystko jest bardzo dobrze opisane w samej dokumentacji od ESP Home. Jeżeli wpiszecie sobie właśnie przekładnik, to tutaj na samym dole jest link do takiego poradnika. A w tym poradniku, jak już sobie trochę go przeklikacie, to zobaczycie, że macie bardzo dobrze opisane schematy, w jaki sposób taki przekładnik podłączyć. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje możliwości podpięcia takiego przekładnika. Ja skorzystałem z tego tutaj na górze. I właśnie ten na górze schemat mam, że tak powiem, zreprodukowany u siebie na płytce, tak? Czyli mamy dwa rezystory, które nam dzielą napięcie na 3,3 V na około 1,65. Tutaj mamy kondensator stabilizujący, mamy wejście przekładnika, wyjście do przetwornika ADC, diodę ochronną oraz rezystor obciążający. No i właśnie ten rezystor obciążający jest tutaj, że tak powiem, takim kluczowym elementem, który decyduje o wyborze przekładnika. I teraz, jeżeli spojrzycie sobie na Allegro, na przykładowe przekładniki SCT013, to zobaczycie, że macie dwa ich rodzaje. Jeden podaje prąd versus napięcie, a drugi rodzaj podaje prąd versus prąd. I ja w tym momencie na swoich
płytkach SmartBob SM Lite używam tylko tych przekładników, czyli prąd na prąd, z racji tego, że na mojej płytce macie wbudowany rezystor obciążający, który decyduje, że powiem, o dokładności i skali działania tego przekładnika. Jeżeli by tutaj wstawił na przykład zworkę i miał możliwość odpięcia tego rezystora obciążającego, to wtedy mógłbym korzystać z przekładników, które już taki rezystor obciążający mają wbudowany, czyli na przykład te 50 A na 1 V. A teraz krótka instrukcja, jak taki przekładnik podłączyć do SmartBoba. Jeżeli już mamy taki przekładnik w wersji prądowej, a tylko taki obecnie pasują aktualnie do SmartBobów, no to bierzemy sobie jego końcówkę. Tutaj zawsze jest wtyk jack. Ja w tym momencie sobie zrobiłem tutaj końcówkę kątową, normalnie ona jest na wprost, ale żeby to pasowało do płytki, to trzeba albo zamówić adapter, albo przerobić końcówkę na kątową. Tak, wtedy taki przekładnik podpinamy. Wychodzimy sobie tutaj z boku przewodem obok gniazda LAN i bierzemy taki przekładnik. Otwieramy go, no i zakładamy go tylko na jeden przewód fazowy, tak? Czyli jeżeli mamy jakąś lampę, albo jakiś, tam, nie wiem, boiler lub coś innego, to zakładamy sobie taki przekładnik tylko na jeden przewód w ten sposób. Nie mogą to być dwa przewody typu fazę i neutral, musi być tylko jeden. Ewentualnie, jeżeli tak jak u mnie dany obwód jest podpięty dwoma przewodami ze względu na obciążalność, no to dwa te właśnie przewody fazowe oba wkładacie do środka przekładnika. I taka zmianka, jak działały stare SmartBoby, możecie zobaczyć w poprzednim filmie, a tak już prezentują się nowe SmartBoby, zabudowane i zamknięte w rozdzielni. I jeszcze prawie na koniec, tutaj macie porównanie starych SmartBobów w stosunku do nowych, jak widać jest bardzo dużo różnic. I jeszcze na koniec słowo na temat sponsora kanału SmartBob, jest nim firma PCBWay. Jakbyście chcieli zamówić jakieś małe płytki, to jak najbardziej polecam. Jest tutaj dużo możliwości, od prostych płytek, produkt 3D, pomontaż, tak więc jest z czego korzystać, tak więc zapraszam na ich stronę pcbway.com i to by było na tyle, to hej, cześć.